Chcemy, aby w naszych domach nie tylko było ciepło, ale również by ta energia była ekologiczna, oświadczył prezydent Suwałk podczas spotkania z mediami w miejscowym przedsiębiorstwie energetyki cieplnej. Ta pożądana, ekologiczna energia ma obok waloru środowiskowego jeszcze jeden, niezwykle ważny – ekonomiczny. Bo opłaty za emisję dwutlenku węgla to główny ciężar finansowy zawarty w naszych rachunkach. Nasze przedsiębiorstwo energetyki cieplnej ubiegało się skutecznie i pozyskało środki finansowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kolejne inwestycje i budowę dwóch kotłów zasilanych biomasą. Czyli będziemy produkowali więcej energii cieplnej w oparciu o biomasę, ale będziemy również produkowali energię elektryczną, czyli ten turbozespół, który dotychczas funkcjonował, będzie napędzany przy pomocy tego kotła na biomasę, a nie na węgiel. Według szacunków Czesława Renkiewicza, po zrealizowaniu zaplanowanej inwestycji, koszty praw do emisji CO2 powinny spaść o kilkanaście milionów złotych w skali roku. To się przełoży na ostateczną cenę ciepła. Jednak, by osiągnąć ten cel, konieczna jest olbrzymia inwestycja. Bardzo trudno byłoby zrealizować tę inwestycję, gdyby nie wsparcie z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wsparcie wyśmienite, bo 105 milionów złotych, 55 milionów dotacji i 50 milionów niskoprocentowanej pożyczki. Cel tego kosztownego przedsięwzięcia jest spójny z inną inwestycją, spalarnią odpadów, która powstanie w pobliżu spółki ciepłowniczej. Zakład termicznego przekształcania odpadów również będzie produkował zarówno ciepło, jak i energię elektryczną. Obie inwestycje to duży krok nie tylko w stronę czystszego powietrza nad miastem. Jest to też inwestycja, która wynika na wprost z regulacji, które w tej chwili funkcjonują w obszarze ciepłownictwa, ponieważ pakiet Fit for 55 już za chwilę będzie naszą codziennością, w jakiej przyjdzie nam funkcjonować, i te wszystkie podwyższone progi, które będziemy musieli spełnić, jeśli chodzi o wykorzystanie paliw z OZE, one już przyjdą nam w najbliższym czasie. I tutaj na rok 30 pierwotnie zaplanowane były i w polityce energetycznej państwa, i w Krajowym Planie na Rzecz Energii i Klimatu progi na poziomie 29% energii z OZE, która ma trafiać do naszych odbiorców. Na rok 30 zgodnie z pakietem Fit for 55 będzie to już ponad 40%. Stąd też konieczność kolejnych inwestycji w źródło była naturalną oczywistością i naturalnym krokiem. Dwa nowe kotły, które powstaną w pecu, zastąpią obecnie funkcjonujący kocioł kogeneracyjny zasilany paliwami kopalnymi, który na dzisiaj jest jądrem systemu ciepłowniczego miasta. Po zakończeniu planowanej inwestycji 100% produkowanej tu energii elektrycznej będzie pochodzić z odnawialnych paliw. Zaś ciepło, które będziemy produkować w całej ciepłowni, będzie zdekarbonizowane w niemal 80%. Jeżeli dodamy do tego jeszcze ten strumień ciepła, który pochodził będzie ze spalarni odpadów, to w naszym systemie ciepłowniczym OZE oraz ciepło odpadowe będzie stanowiło ponad 90% udziału ciepła, które dostarczymy do naszych mieszkańców i naszych odbiorców, i to pozwoli nam tak naprawdę uwieńczyć proces dekarbonizacji aktywów wytwórczych w spółce. Już ogłoszono przetarg na te inwestycje i jeśli wszystkie procedury przebiegną zgodnie z harmonogramem, umowa z wyłonionym wykonawcą stanie się faktem na przełomie marca i kwietnia bieżącego roku. Niezwykle korzystną umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udało się suwalskiej spółce podpisać dosłownie w ostatniej chwili. Zawarto ją 29 grudnia, a już 1 stycznia przyniósł zmianę warunków wsparcia na znacznie mniej korzystna.